Witajcie! Dzisiaj nie ma doktora Staska, bo się dowiedział o wyborach i postanowił wystartować. Nie wyprowadzałem go z błędu, że już po wyborach, więc pewnie jeździ po Polsce i robi kampanię pod hasłem: Wszystkie dzieci nasze są oprócz Michaela. 375 litrów. Mógłbym powiedzieć, że prowadzę tu wyjątkowy eksperyment i mądrzeć się godzinę, jakim to jestem zajebistym eksperymentatorem. Ale to akwarium nie jest eksperymentem, tylko przykładem nieingerowania w to, co się dzieje w zbiorniku. Oczywiście nie do końca nieingerowania. Czasem trzeba coś było przyciąć, czasem coś wywalić ze zbiornika, trochę podmian, trochę dolewek, ale to wszystko. W skali opieki nad zbiornikiem, gdzie 100% to wyławianie każdego paprocha pływającego po powierzchni, to akwarium dostaje 10%. Najwyżej 10%. Ale jak widzicie, żyje i oprócz bałaganu, od którego oduczył nas aquascaping, nic specjalnego mu nie dolega. Przy tej okazji proponuję robić jak najmniej eksperymentów na naszych zbiornikach. Większość eksperymentów już się odbyła i można o tym poczytać w sieci. A jeśli jeszcze takiego nie było, to należy zważyć na ewentualne następstwa naszego kombinowania w akwarium. Nie mając wiedzy, nie bierzcie się za coś, czego absolutnie nie rozumiecie. To tyle dobrych rad wujka zło. W akwarium pracuje filtr produkcji chińskiej, który na początku trochę warczał, ale się dotarł i jest totalny spokój. Nie każdy chinol jest zły. Ten działa, pompuje i filtruje tak, jak powinien. Na razie nic mu nie mogę zarzucić, oprócz tego początkowego turkotu. Lampa ode mnie działa cały czas i jak do tej pory nic złego się z nią nie działo. Miałem trochę problemów z ustawieniem ilości i jakości światła, ale drogą eksperymentów glonowych udało mi się jakoś to ogarnąć. Opieka nad tym zbiornikiem to trochę robota Syzyfa. Nie to, że nie można go doprowadzić do stanu walącego zachwytem i achem ochem. Można, ale drugie akwarium czeka na przeniesienie. Miesiące mijają, już nawet gdzieś na koniec zeszłego roku podjąłem postanowienie, że na początku nowego przeniosę 240 litrów w inne miejsce i dupa. Chińczycy się dowiedzieli, jednemu ręka zadrżała, fiolkę upuścił i mamy to co mamy. I zawsze jak już wyrażam chęć podjęcia się tej pracy, to następuje coś, co rujnuje mi te plany. Niby taka prosta czynność jak opróżnienie zbiornika, przeniesienie i napełnienie ponownie. Niby to proste, ale jednak jakieś fatum nad tym wisi. Przekonałem się w pewnej jaskini, że jak coś na górze wisi, to trzeba uważać. I miałem rację. Odsunąłem się i grotołas spadł nie na mnie, tylko na doktora Staska. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Czasem się sprawdza. Jedni się na wszystko zaszczepili i dostali covida, inni się na nic nie szczepili i też dostali. A niektórzy leją na wszystko i nie mają covidziusia. Nie ma reguły. Także w 375 za bardzo nie grzebie, bo pewnie wszystkie ryby z 240 trafią tutaj, no i z kolei samo 375 wymaga wymiany podłoża. Nie chodzi mi o ziemię, tylko o ten paskudny żwir. Nie chcę go i już. Wiem, że rośliny w nim rosną, ale go nie chcę. No koniec i kropka. Nie zamierzam tu teraz opisywać gatunków roślin, które tu egzystują, bo nie ma to w tej chwili większego znaczenia. To jest miszmasz z trzech zbiorników. Wszystko poupychane. Część gatunków zmarniała lub skarłowa ciała, ale cóż, no, nie dało rady takiej ilości roślin w jednym zbiorniku zmieścić. Choć się starałem. Ale to działanie z serii, wiesz, że nic z tego nie wyjdzie, ale łudzisz się, że akurat tobie się uda. Tak to nie działa. Niestety. W tym akwarium prawie nie ma ryb. Chciałem, żeby się mnożyły, nawet żyworódki tu wpuszczałem. Zero. Normalnie żadnego przecinka w wodzie nie zobaczyłem, więc powoli ryby padały w związku z wiekiem. Czasem zaatakowane przez jakiegoś zwyrodniałego osobnika, i tak zostały resztki, które prawie nie mają gdzie pływać. Mógłbym się oczywiście podniecać, jaki to ze mnie czarodziej, że nic nie robię, a wszystko nadal rośnie. Na no czemu ma nie rosnąć? Wodę ma. Ziemia w podłożu, nawet mała ilość ryb nie jest przeszkodą, więc rośnie. Ale w sposób, jaki kiedyś opisałem w jednym z filmów. Najszybciej rozwijające się rośliny próbują zająć terytorium i zabić inne rośliny. I taki proces można tu właśnie zauważyć. Teoretycznie mogę w to zaingerować, ale czekam z tym wszystkim na przeniesienie 240, żebym miał gdzie ryby stąd przerzucić i mógł w końcu ten cholerny żwir wywalić. No i tak to się ciągnie, jak flaki z olejem. Kiedyś mówiłem o cierpliwości w akwarystyce. Biorąc to pod uwagę osiągnąłem już poziom profi, a nawet go przekroczyłem i zostawiłem w tyle. Teraz jestem ultra profi i tak się będę tytułował jak nikt nie będzie mnie słyszał. Ale potrzebowałem trochę odpoczynku od akwarystyki. Może nie od samej akwarystyki, ale od tego szaleńczego wrzucania filmów przez wszystkich i dzielenia się często bzdetami. Bo film trzeba zrobić, bo co ludzie powiedzą jak nie będzie filmu. Ponieważ stało się to dla mnie trochę chore, postanowiłem odpocząć, nie oglądając się na nikogo i na nic. I tak jak myślałem, świat się nie zawalił, a nawet się nie zachwiał. Stąd wniosek, że z niczym spieszyć się nie muszę. Mam pomysł, robię film i wrzucam. Może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, może. No dobra, raz na pół roku to już przetestowaliśmy. Wracając do akwarium, aż mnie korci, żeby teraz pogadać o układach roślin, specyficznych nasadzeniach i wpuścić was w kanał, twierdząc, że tu wszystko jest głęboko przemyślane. Normalnie aquascaper visioner, ale nie, bo jeszcze ktoś weźmie to za dobrą monetę. Tak jak żart Prima Priusowy o rewelacyjnym środku naglony Alga Zelcer, były takie osoby, które wzięły to na poważnie i pytały, gdzie to kupić i za ile. Więc jeszcze raz wyjaśniam: to akwarium zostało generalnie zapuszczone. Zapuszczone z premedytacją i bez chęci eksperymentowania. I ja jestem temu winny. Mea culpa, mea maxima culpa. Ale w głowie mam plan odnowy tego zbiornika. Nie jakiś konkretny wygląd, ale różne pomysły, które zebrane do kupy zainteresują muchy. Nie, 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 nie. Zebrane do kupy stworzą coś nowego. Porządnego, zacnego i na pewno nie miałkiego. Także najpierw zniknie ten drzwir, potem przyjdzie nowe podłoże w postaci ziemi ogrodowej, albo nie. To się jeszcze zobaczy. Potem nowe nasadzenia roślin z jakimś fenomenalnym planem, który nazywam TTATT, czyli. To tu, a to tam. I może się uda w końcu zarybić porządnie tą wannę. Plany, plany, plany. Ale jak się nie ma marzeń o czymś nowym i coś człowieka nie pociąga do działania, to wtedy taki osobnik staje się nudny i zgorzkniały. A ja tak nie chcę i tego wam nie życzę. To do usłyszenia i niech bulgot będzie z wami. Moc też.